Bądź mną. Kilka lat temu. Anon, level 15. Brak zainteresowań, hobby oraz perspektyw na dobre życie. W szkole nie jesteś w stanie skupić się na nauce. Nie słuchasz nauczycieli. Często łapiesz się na tym, że jedyne co robisz całymi dniami to obserwowanie krajobrazu za oknem. Lata mijają. Pewnego dnia pochłania cię obraz niespokojnego liścia powiewającego na wietrze. Ta krótka chwila, której byłeś świadkiem, diametralnie zmienia Twoje postrzeganie świata. Przewartościowujesz swoje życie i zaczynasz mieć bzika na punkcie wiatru. Wymyślasz wiersz potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze. Ale i tak przypisywał to jakiemuś wykopkowi, który ukradł to swojego włodpada. Zawalasz szkołę, tracisz przyjaciół, bo interesuje ci tylko wiatr. Rzucasz pomysł pójścia na polibudę krakowską, bo nie ma tam żadnego kierunku związanego z wiatrem. Okazuje się, że twój wujek dostał państwową posadkę i załatwił ci mu wymarzoną fuchę. Idziesz do pracy i piszesz pierwszy komunikat. Uwaga, dziś bardzo silny wiatr. Możliwe utrudnienia komunikacyjne i przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz wolno stojące rzeczy.